związku z piękną akcją charytatywną sklepów Rossmann, któreż to sklepy tomaszowskie wybrały właśnie nasz Dom Dziecka Słoneczko, aby namawiać tomaszowian i obywateli powiatu tomaszowskiego, żeby zakładali aplikacje w telefonie. Każde 3 aplikacje to 1 złotówka na rzecz naszego domu dziecka. Wyobraźcie sobie początek, kiedy powiedziano mi, że będziemy mieli z tej akcji na pewno 2000. Bardzo się cieszyłam. Natomiast od kwietnia, w październiku, jak się otrzymałam telefon z Łodzi, że tych pieniędzy jest już 16 tysięcy, to po prostu przygwoździło mnie do krzesła. Mówi, ja nie wierzę. W ostatecznym rozrachunku dostaliśmy 20 tysięcy 73 zł. I to wszystko w produktach firmy Rossmann. I dzięki tym dziewczynom i chłopakom, pracownikom sklepu Rossmann, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję, bo to dzięki Wam nasz budżet, no to co mam, co wydajemy na środki chemiczne, wzbogacił się niezmiernie i dzięki temu, co wie tutaj przedstawicielka, która była już u nas na przedstawieniu dziecięcym, wie, że dzieci pojechały również i do Włoch dzięki temu. Także to jest tak, że ja mogę coś innego dzieciom dać w zamian, kiedy mamy tyle produktów chemicznych. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że nie pozwalamy sobie na rozrzutność. Panu staram się przypomnieć. Czyli te środki chemiczne naprawdę staramy się kupować jak najtaniej. No tyle, ile tam potrzeba. Ale zobaczcie, jakie mamy piękne dzieci. Jakie cudne mają włosy. Różnorodne. Dzieci mają suche włosy. No wiecie, to co mówię, różnorodne, więc te środki chemiczne muszą być różne. I dzięki Wam mamy te różne środki. Teraz zamówiłam tych rzeczy mnóstwo z panią księgową. Pomagałam i w tym wychowawcy również pomagali. Kolina, nie śmie się. Słuchajcie, wszystko to, co jest potrzebne w domu, będziemy mieli. I to w nadmiarze. I teraz jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. I ponieważ tych pieniędzy dostaliśmy bardzo dużo, postanowiłam się podzielić. Otrzymałam taką zgodę od firmy Rossmann. Mam jeszcze inne wspaniałe domy rodzinne dziecka w Tomaszowie. I zabezpieczając moje potrzeby, później resztę podzielę sprawiedliwie pomiędzy tamte domy. Kochani, jestem Wam bardzo wdzięczna, a teraz oddaję głos Panu staroście. Ja się mogę tylko przyłączyć do tych życzeń, które Pani i dyrektor powiedziała i tych podziękowań w zasadzie, nie tyle życzeń, co podziękowań. Otóż, no, gdy Pani dyrektor zaprezentowała na zarządzie powiatu co i jak to się zaczęło i jak to poszło i jak rzeczywiście to się wydarzyło w konsekwencji, bo te pieniądze naprawdę są dużymi pieniędzmi, biorąc pod uwagę placówkę naszą i w ogóle to, co robimy. No to postanowiłem, żeby tego tak nie zostawić po prostu, podziękować tam gdzieś słowem przelotnie, tylko właśnie to spotkanie miało temu służyć, że chcieliśmy no Panią podziękować w sposób szczególny. Bo owszem, ten dom może nie jest okazały, ale to bardzo dobrze, że nie jest okazały, że on stwarza taką małą, ale rodzinną atmosferę, że tutaj dzieci mogą czuć się, no, że tak powiem, jak w domu. Ale to nie są wszystkie nasze dzieci, którymi się opiekujemy, bo wiadomo, pieczą zastępczą obejmuje rodzinne domy dziecka i tych rodzinnych domów dziecka naprawdę trochę jest, a więc tych dzieci jest znacznie, znacznie więcej, ale taka jest polityka państwa i bardzo dobrze taka jest, bo właśnie taka powinna być, żeby to w rodzinie przede wszystkim dzieci spędzały ten czas. Ale rzeczywiście Panie, żeście, no, bo ja jeszcze uważałem, że z reguły to ktoś coś daje, nie? Tutaj trzeba było trochę się zaangażować, żeby cokolwiek zebrać. No i właśnie za to zaangażowanie Pań, szczególnie tutaj chcę wyrazić podziękowania od siebie, ale i od całego zarządu, bo naprawdę sprawa, no, właśnie zdumiała cały zarząd, bo tak pięknie poszło, ponieważ pieniędzy nie otrzymujemy, a produkty, więc na pewno ich nie zmarnujemy i Pani Dyrektor już wie, gdzie i jak i komu. I rzeczywiście, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, tych pieniędzy zawsze jest za mało. W jakimkolwiek dziedzinie w samorządzie zawsze jest za mało, ale dzięki temu, tej akcji, Pani Dyrektor ma możliwość właśnie inaczej zagospodarować tymi pieniędzmi, którymi dysponuje. No i stąd właśnie jakaś taka dodatkowa forma wsparcia czy atrakcji dla dzieci. Więc ja też się przychylam do tych podziękowań. Dziękuję serdecznie, którzy mi przygotowali takie właśnie upominy, suweniry. Oczywiście czym dysponuje samorząd. Ale mogę Panie zapewnić, że nie są to takie sztampowe, zwykłe, proste, takie, no jak się tam gdzieś tam daje, że to ulotka jakaś po powiecie, ale żeby to były takie, no trochę, żeby móc nawet z tego skorzystać. I
Więc dziękuję serdecznie. Przepraszam, tak po kolei.